Witam ponownie na naszej konferencji adwentowej. Taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, żeby wam powiedzieć o tym, to zaprosić was do tego, żebyście każdy posiadał własną Biblię. Taką moją i tylko moją. Nie do użytku innych. A dlaczego? Nie dlatego, że chodzi o to, żebyśmy się nie chcieli dzielić z nikim, tylko chodzi o to, żeby to był taki moment, taka przestrzeń, rzeczywiście tylko Bóg i ja. No, i ta Biblia, ten tekst to wyraża. Tam mam swoje zapiski, tam mam swoje podkreślenia, tam mam swoje daty, tam mam swoje uwagi, swoje przeżycia. Tam jest moje życie, które się łączy z życiem tych bohaterów, a przede wszystkim z tym prowadzeniem Boga. Kiedy byłem w seminarium i zaczynałem czytać Biblię, to zawsze sobie zaznaczałem datę, kiedy jakieś słowo mnie dotknęło, uderzyło. I potem po wielu latach wracałem nieraz do tego i czytałem je na nowo. I zaczynałem sobie przypominać, dlaczego mnie uderzyło akurat to słowo w tym momencie, w tym roku, czy w tym wręcz miesiącu, czy w tym dniu. I to jest taka nasza próba poszukiwania tego żywego kontaktu ze Słowem. To jest właśnie to, co mówiłem, ten nasz udział lekcji i kontemplacją i medytacją. To jest to właśnie nasze wchodzenie w mentalność ucznia, w mentalność człowieka, który słucha, który uczy się słuchać. Zobaczmy, dzisiaj mamy trudności ze słuchaniem siebie. Nie tak jak dzisiaj rano miałem zajęcia ze studentami, z klerykami, mówiłem im o ze Starego Testamentu i zawsze robię tak, że na początku wykładu jeden z nich przygotowuje jakiś tekst z Pisma Świętego, krótki, i potem komentuje ten tekst. Czyta, wszyscy stoimy, potem siadamy i słuchamy tego komentarza. Dzięki temu też możemy uczyć się nawzajem od siebie i oni się mogą uczyć. No i zauważyłem, że bardzo trudno jest skupić się nam wtedy, kiedy ktoś inny mówi. Jest ważne tysiące innych rzeczy. Ktoś przegląda dodatki, ktoś otwiera komputer, ktoś czegoś szuka. Ktoś patrzy na zegarek, czy do komórki. Wszystko wydaje się być ważne. Ale w tym momencie jest ważne to, że ktoś do nas mówi. I to ktoś, kto ma nam coś do powiedzenia. Często działamy trochę na skróty, wyprzedzamy. Ja wiem, co ty chcesz do mnie powiedzieć. Pozwól, żeby to słowo wybrzmiało. Nawet jeżeli jesteś lekko zdenerwowany, spieszysz się, nawet jeżeli ktoś cię nudzi, bo wiesz o tym, że będzie długo mówił, szczególnie przez telefon. Gdzieś pamiętam, jechałem ze Spoleto do Rzymu, to jest 1,5 godziny pociągiem, wsiadłem do pociągu regionale, takiego zwykłego, który się na każdej stacji zatrzymuje, wchodzę do przedziału, patrzę, dziewczyna nawija przez komórkę. I nie skończyła nawijać, jak wróciliśmy do Rzymu. Na pewno około 2 godzin gadała przez komórkę. Zastanawiałem się, czy można tak długo rozmawiać z jedną osobą, ale okej. Z drugiej strony to pokazuje pewne zaangażowanie, bo można się z tego śmiać i tak dalej, ale to pokazuje zaangażowanie, że gdzieś tam potrzebujemy tego kontaktu. I ze Słowem Boga jest dokładnie to samo. Znaczy, to jak słuchamy innych, często nam pokazuje, jak słuchamy Boga. A dorzucę do tego jeszcze jeden element. Słuchanie Boga jest składową tego, jak słuchamy innych i przede wszystkim, jak słuchamy siebie. Dziwne. Co to znaczy słuchać siebie? Przecież sam do siebie nie będę gadał. Chociaż jest to jakiś pomysł. Niektórzy lubią coś takiego robić. Podkomentują i tak dalej. Ale tu chodzi o inne słuchanie siebie. To chodzi o kontakt ze sobą. Zawsze mnie zastanawiało przykazanie Jezusa. Nie mogłem tego zrozumieć do końca. Dopóki nie spotkałem tu pewnego jezuity, który mieszka w tym budynku. Pewnie go znacie. Ojciec Tadeusz Kotlewski. I on mi wytłumaczył tę rzecz. Tak między wierszami, nie wprost, ale tak z tego, co mówi, to zrozumiałem. Bo Jezus mówi tak w przykazaniu. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To znaczy, co znaczy? Miłować bliźniego jak siebie samego. Ale zobaczcie, to jest porównanie. To znaczy, jeżeli siebie będę kochał, a w znaczeniu biblijnym kochać kogoś, to mieć z kimś, tak jak poznać, mieć z kimś relację,
to będę również kochał drugiego. Miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Czy mówiąc inaczej, ta relacja ze mną samym potem się przejawia w relacjach z innymi. I to jest bardzo głęboka myśl. I bardzo prawdziwa. Dlatego zobaczcie, kiedy czytamy Pismo Święte, bardzo często mamy do czynienia z takimi tekstami, które mądrzy ludzie nazywają wewnętrznym monologiem. To znaczy człowiek sam ze sobą prowadzi dialog, czyli monologuje. Przeczytajcie sobie psalmy. Przeczytajcie sobie kawałek księgi Hioba na przykład. I wielu innych fragmentów Pisma Świętego, szczególnie Starego Testamentu. Jest to doświadczenie, to poczucie bycia ze sobą w jakimś określonym doświadczeniu. Nie uciekanie, nie chowanie się, nie ukrywanie się przed sobą samym, ale bycie ze sobą w bardzo konkretnym doświadczeniu. Ja bardzo często zadaję młodym ludziom taką pokutę. To jest, oczywiście nie jest reklama, żeby to nie zabrzmiało tak. Ale tak, mam takie doświadczenie po prostu, że słuchając niektórych spowiedzi, oczywiście nie wszystkim to zadaję, bo nie ma takiej potrzeby, ale niektórym tak. Mówię, słuchaj, twoją pokutą będzie to, że przez kolejny tydzień, przez od 5 do 10 minut codziennie pobędziesz ze sobą. Jak to ze sobą? To znaczy, na przykład rano zrobisz sobie dobrą kawę, zostawisz wszystko inne, wyłączysz komórkę, komputer, telewizor, cokolwiek, książkę. Usiądziesz sobie i pomyślisz sobie, jak ci minął dzień. Jeżeli to było wieczorem, to ten, jak było rano, to poprzedni. Co się w tym dniu wydarzyło? Ponazywasz różne rzeczy. Ponazywasz różne rzeczy, które tego dnia nie miały miejsca konkretnie. Nie w ogóle od stworzenia świata. Tylko tego właśnie dnia, który się kończy, albo który już się skończył. Odnajdziesz tam siebie, ale jest jedna zasada. Jest jedna absolutna zasada, której nie można złamać w tym momencie. Mianowicie zrobisz to bez oceniania siebie. Czyli mówiąc językiem znowu ludzi mądrych, znaczy wykształconych w tym kierunku, dokonasz pewnego opisu fenomenologicznego tego, co się wydarzyło. Czyli opiszesz fenomen, jakieś wydarzenie, ale bez oceny tego. I to jest, słuchajcie, ciekawe ćwiczenie, nawet takie ćwiczenie duchowe, które możemy sobie zaaplikować, które normalnie powinno nam wejść w krew. Bo to jest świetna droga do tego, co się nazywa rachunkiem sumienia. Bo co to znaczy rachunek sumienia? Ponieważ jesteśmy tutaj u jezuitów, to tym bardziej powinno to wybrzmieć. Rachunek sumienia rozpoczynamy od tego właśnie momentu. Od podziękowania Bogu i od zderzenia się z sytuacją, która miała miejsce w ciągu dnia. Nie od wyrzucania sobie, czego mi się nie udało zrobić, bo to wyrzucanie sobie musi z czegoś wynikać. Ono musi mieć jakąś płaszczyznę, jakiś fundament. Inaczej będzie zawieszone w próżni, inaczej zacznę się oskarżać, co będzie prowadzić do kolejnych etapów nienawiści, nieakceptacji itd., itd. A na pewno nie będzie mnie otwierać na samego siebie. My jesteśmy ludźmi, którzy bardzo szybko i bardzo w raniący sposób siebie oceniają. Siebie samych. Coraz częstsze jest to zjawisko. Poczucie odrzucenia, odepchnięcia, nieakceptacji, nierozumienia itd., itd. Mówię, co mam z tym zrobić? Zacznij od prostych kroków. I to są właśnie te proste kroki. To są te proste kroki. Umiejętność bycia ze sobą. To jest pewna szkoła, to jest pewna też, tak jak dzisiaj mówiłem, też wchodzenie na górę. Bo spróbuj na 10 minut pobyć i nic nie robić. Znaczy nic nie robić w sensie manualnym, wzrokowym, nie wiem, ciała. Spróbuj. Po prostu. Te proste rzeczy okazują się najbardziej skomplikowane. Dlatego szukamy rzeczy coraz bardziej skomplikowanych, żeby tę prostotę trochę zasłonić. A w prostocie jest piękno. W prostocie jest piękno. Mówię o tym, ponieważ w ciągu tych 3 dni chciałbym was troszkę zaprosić na taką
przygodę z Eliaszem. To znaczy nazwałem te rekolekcje gorliwość o nawiasie Boga, ale tak naprawdę jest to droga Eliasza, biblijnego proroka Eliasza. Już samo jego imię, Eliasz, jest po polsku, są ludzie, którzy noszą to imię Eliasz, bardzo piękne imię. Po hebrajsku to jest Eliachu. Eli to jest mój Bóg, Jachu to jest Jahwe, Pan, czyli Pan jest moim Bogiem. Tak. Albo moim Bogiem jest Pan. Można na dwa sposoby wytłumaczyć. Ale generalnie chodzi dokładnie o to samo. O ten zaimek dzierżawczy mój. W niektórych językach, jak wiecie, znacie różne języki, jak się mówi, używa się czasowniku, to trzeba zawsze dodać zaimek. Ja. Po angielsku, tak jest po francusku i tak dalej. Po polsku nie mówimy. A szkoda, bo czasami to by nam się przydało uświadomić sobie właśnie, że to jest moje. Ze mnie to wychodzi. Otóż Eliasz, Jahwe jest moim Bogiem, albo moim Bogiem jest Jahwe. I chodzi o to, że to jest pierwszy prorok w Starym Testamencie. 8 wiek przed Chrystusem, żyje w bardzo trudnych czasach. Wtedy, kiedy państwo jest, to w którym żyje, jest podzielone. Część ludzi odeszła od pierwotnej gorliwości, jak powie potem Apokalipsa, znajdując sobie innych bogów, budując sanktuaria na wyżynach, w Betel, w Dan, w innych miejscach, tam składali ofiary, zapomnieli, że jest jedna świątynia, jest jeden Bóg. I zaczęli się rozkładać wewnętrznie, tracąc wierność, tracąc relacje z Bogiem. I Eliasz był właśnie prorokiem posłanym na ten trudny czas dla całego Izraela. Ale w tym proroku widać dwie bardzo istotne przestrzenie. Mianowicie przestrzeń funkcji, którą spełniał, czyli to, że był prorokiem. I druga przestrzeń to jest przestrzeń to, że był Eliaszem, czyli po prostu miał takie imię, czyli cała jego podmiotowość, całe jego życie, cała jego historia, czyli to, co jest moje. I ciągle to, co jest moje, w pewnych rejestrach kłóciło się z tym, do kogo jestem posłany. Dlatego, że człowiek bardzo łatwo wchodzi w funkcje, które ma wypełnić. Jest funkcja profesora, nauczyciela, księdza, a nawet funkcja nieraz ojca, matki i tak dalej, i tak dalej. I często w tych funkcjach, które spełniamy, chcemy to spełniać najczęściej bardzo dobrze i solidnie, w tych funkcjach często zapominamy o sobie. Po prostu o sobie. O kontakcie ze sobą. I są wspaniali menadżerowie, wspaniali, nie wiem, gwiazdy różne, prawda, które znamy, które podziwiamy, żyjące funkcji. Znamy wielkie autorytety, niekwestionowane tak zwane autorytety, chociaż ich coraz mniej jest. Ale to znamy ich jako ludzi żyjących w funkcjach. A czy znamy rzeczywiście ich jako ludzi z imienia i nazwiska? W sensie właśnie to ich, ja. Czy znamy tak mojego ojca, moją matkę? Czy znamy ich prawdziwe oblicze? Czy znamy tak siebie? Bo problem eskaluje się wtedy, kiedy my żyjemy ciągle w funkcji i uciekamy od siebie, uciekamy od tego swojego ja. I tak właśnie rozpoczyna się historia Eliasza. Dlatego o tym mówię. Ponieważ tak się zaczyna... To jest trochę niezwykła historia, bo kiedy porównujemy na przykład opisy starotestamentalne, kiedy Bóg powołuje proroków, weźcie sobie Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, innych proroków, to mamy tam zupełnie inny obraz. Pan Bóg skierował, tak jak wam wczoraj mówiłem, Pan skierował słowo do proroka, czyli to słowo stało się, to, które Bóg wypowiedział. I prorok je usłyszał. Natomiast w przypadku Eliasza mamy nieco inną sytuację. Mianowicie, 17 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, bo tam rozpoczyna się ta historia, rozpoczyna się tak. Eliasz, prorok, pochodzący z Tiszbe w Gileadzie, zwrócił się do Achaba. Achab to był król Izraela, który między innymi właśnie pozwalał na budowanie tych alternatywnych świątyń, miejsc kultu. I mówi tak. Przysięgam na Pana, Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w następnych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie zapowiem inaczej. Wówczas zostało skierowane do niego słowo Pana.
idź stąd na wschód i ukryj się w wąwozie potoku Kerit, na wschód od Jordanu. Będziesz tam pił wodę z potoku, krukom zaś rozkazałem, aby cię żywiły. Wyruszył więc zgodnie z rozkazem Pana i zatrzymał się nad potokiem Kerit, na wschód od Jordanu. Rano i wieczorem kruki przynosiły mu chleb i mięso. Wodę zaś pił z potoku. Po pewnym czasie jednak potok wysechł, gdyż w kraju nie było deszczu. Wtedy słowo Pana zostało skierowane do niego. Pospiesz się, idź do Sarepty koło Sydonu i tam się zatrzymaj. Rozkazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Co jest uderzającego w tym opisie? Uderzające jest to, że zanim prorok usłyszał, co ma robić, to już to zaczął robić. Poszedł do króla Achaba i powiedział mu: uważaj, przysięgam na Boga, że w następnych latach nie będzie kropli deszczu, dopóki nie powiem inaczej. Mamy ukazanego proroka, który jest od razu w swojej funkcji. Od razu się czuje mocny w tym doświadczeniu, w swojej funkcji, jest prorokiem, mówi o tym bardzo głośno, ma odwagę stanąć przed królem, ma odwagę pogrozić mu palcem, ma odwagę powiedzieć, że za rok, czy tam za jakiś czas to się skończy, ale wtedy, kiedy ja powiem, dopóki nie zapowiem inaczej. Patrzcie, wszędzie jest on na pierwszym miejscu. Ta jego funkcja prorocka. On, a jako prorok. Gilead, żeby uściślić, to jest taka kraina starożytna, tereny dzisiejszej Jordanii, gdzie jak patrzymy sobie na mapę Bliskiego Wschodu, mamy po lewej stronie, czyli od zachodu mamy Morze Śródziemne. Potem mamy dosyć wąski pasek kraju, który nazywa się dzisiaj Izrael. To jest około 120 km od morza do Jordanu, granicy. I potem mamy rzekę Jordan. I za granicą, za rzeką Jordan, na wschód jest już Jordania. A więc mniej więcej tak patrząc na mapę, gdybyśmy pojechali od Jerozolimy na północ jakieś 30 km i potem przekroczyli Jordan i na wschód się skierowali jakieś 20 km. Tam jest właśnie ta miejscowość Tiszbe starożytna w Gileadzie. I tam znajdował się potok Kerit. Ciekawe, że ten potok Kerit to była taka rzeka okresowa, to nazywa się to Wadi. Czyli ona zapełniała się w okresach deszczowych, w porach deszczowych, czyli w Ziemi Świętej pora deszczowa to jest mniej więcej połowa października do połowy marca, albo nawet początek listopada. To jest pora deszczowa, a pora sucha reszta roku. I te potoki zapełniały się tylko i wyłącznie w czasie tych pór deszczowych. Jak była pora sucha, wysychały. Nie było tam nic. Ale ciekawa jest nazwa tego słowa Kerit, tego potoku. Kerit po hebrajsku znaczy coś rozkroić, połamać, przeciąć. Karat. Stąd karat, słowo karat. Te diamenty, prawda? Ile ma karatów? Właśnie to stąd pochodzi. No, nic dziwnego, że przecież Żydzi są tutaj najlepszymi znawcami tychże rzeczy, prawda? Więc niech nas to nie dziwi. No, w każdym razie, ale karat jeszcze ma jedno znaczenie bardzo ważne. Mianowicie jest to kawałek wyrażenia hebrajskiego karat berit, które oznacza zawierać przymierze. Dosłownie przeciąć przymierze. Polegało to na tym, że przymierze, czyli umowa między dwojgiem, między dwoma podmiotami, polegała na tym, gdzie to się spisuje, prawda, umowę, stempluje się ilemaś tam pieczątka. A kiedyś było tak, że na kamieniu wypisywano, potem ten kamień przełamywano na pół, jakąś płytkę kamienną i każdy dostawał część tej płytki. Jak dochodzili do tego, żeby wypełnić to przymierze, jakieś mieli wobec siebie zobowiązania, to wtedy musieli się spotkać, przyłożyć na przykład potomstwa kolejne, potomkowie i tak dalej, zgadza się dobrze. A więc to jest bardzo ważne. Potok Kerit, który ma w swojej nazwie właśnie ten element zawierania przymierza. I to jest właśnie moment niesamowicie ważny dla proroka. To wszystko jest w tekście, tylko trzeba to wydobyć.
Otóż zobaczcie, po tej samoprezentacji Eliasza, kiedy Eliasz staje przed Achabem i tak dalej, mówi mu, prawda, że ja jestem prorokiem, ja ci pokażę. Wówczas zostało skierowane słowo Pana do niego. I co Pan Bóg mówi do niego? Zostaw to. Zostaw to. Idź na wschód. Ukryj się w wąwozie potoku Kerit. W głowie mamy przymierze. Zawieranie przymierza. Bóg w ten sposób zawiera z Eliaszem przymierze. Na wschód od Jordanu. Jeszcze bardziej na wschód. Na wschód od Jordanu jest już pustynia. Czyli ma Eliasz pójść w miejsce pustynne. I tam jest, jedynym źródłem wody jest ten potok Kerit, z którego Eliasz ma pić wodę. Dalej kruki mają go żywić. Prorok posłuszny idzie tam, zatrzymuje się. Rano i wieczorem kruki przynosiły mu mięso i chleb. Wodę pił z potoku, ale po pewnym czasie potok wysycha. Przychodzi pora sucha. I to wyschnięcie potoku, kiedy patrzymy na to Kerit jako na przymierze, oznacza pewien sprawdzian. Pewne doświadczenie trudne. Pierwsze doświadczenie trudne, które prorok miał, to to, że Pan Bóg powiedział, wiesz co, masz dobry pomysł, ale jeszcze nie teraz. Nie jesteś gotowy na to, żeby mówić, dopóki nie powiem. Rozumiecie? Nie jesteś gotowy na to, żeby być prorokiem. W pełnym tego słowa znaczeniu. Ty na razie, wiesz, Eliaszu, ty się na razie bawisz w proroka. Jesteś adeptem. Takim scholastykiem. Jesteś kimś, kto się uczy. Pozwól, żeby ten czas w tobie wybrzmiał. Nie przeskakuj etapów swojego życia. Nie wchodź od razu na górne cele. Pozwól, żeby wybrzmiały pewne wydarzenia w twoim życiu. Czyli nie rób sprintu. Zostań maratończykiem. I to jest dokładnie to. I gwarancją tego, że ta droga Eliasza będzie właściwa i słuszna, jest właśnie to Kerit Berit, Karat Berit. To, że Bóg zawiera z nim przymierze. Ja ci obiecuję, przyjdzie na ciebie trudne wydarzenie, bo widzimy, prorok wysycha, nie prorok, tylko ten potok wysycha i prorok zostaje bez wody. I wtedy, kiedy doświadczył tego pragnienia, tej suchości, czyli pewnej bezradności, braku kontroli, wtedy dopiero słyszy słowo Pana, idź i zrób to i to. My, słuchajcie, z natury rzeczy bardzo lubimy kontrolować swoje życie. Bardzo lubimy. Najlepszym przykładem kontroli życia jest prowadzenie statystyk. Wszystko musi być wiadomo, ile razy, kto, kiedy, z kim i tak dalej, i tak dalej. Lubujemy się w statystykach, lubujemy się w procentach, w przeliczaniu wszystkiego, bo to nadaje wszystkim poczucie tego, że jesteśmy w temacie, że mamy to pod kontrolą, że no jesteśmy w jakimś sensie panami tej sytuacji. Ale to nie jest właściwa droga do tego, żeby uczyć się być ze sobą. To jest działanie bardzo zewnętrzne. Bardzo zewnętrzne. I można się okopać różnymi pomysłami na życie, ale w środku pozostać samotnym człowiekiem, który absolutnie nie ma ze sobą kontaktu. Można innym pomagać. Można zabawiać się w różne pomysły, które sprzedajemy innym ludziom. Najczęściej powinieneś zrobić tak, a nie mówiłem, a ci tyle razy i tak dalej, i tak dalej. Są tego typu słowa, ta retoryka, która pokazuje, że ja sam cierpię. Bawimy się chętnie w kogoś, kim nie jesteśmy jeszcze. Albo może inaczej, nie bawimy się, tylko chcemy koniecznie być już tym, kim jeszcze nie jesteśmy. Przeskakując etapy swojego życia. Co potem odbija się bardzo z ogromną szkodą dla nas, bo musimy do nich wrócić. I o tym będzie ta historia. I prorok będzie musiał wrócić do tego, co przeskoczył.
Jest to niesamowita historia, która zresztą stała się też przedmiotem w sztuce wielu wyobrażeń. Ikony na przykład są pisane właśnie, też wyobrażające tę scenę, czy tę scenerię życia Eliasza. Ale dlaczego właściwie Pan Bóg tak zaczął traktować Eliasza w taki sposób? Pan Bóg ma zawsze właśnie określony pomysł dla każdego z nas. Znaczy nikogo z nas nie traktuje tak samo. Schematycznie. Tylko do każdego z nas znajduje sposób. Otóż Eliasz ma się nauczyć nie tylko posłuszeństwa. Nie tylko ma się nauczyć tego, co to znaczy być prorokiem. Ale ma się nauczyć być synem, a następnie ojcem. Czym się kończy działalność proroka Eliasza? Tym, że wyznacza swojego następcę, Elizeusza, który do niego mówi ojcze. To jest istota rzeczy. To jest istota mojego życia. Mam stać się ojcem. Mam stać się kimś, kto daje życie. Mam stać się kimś, kto pomaga drugiemu stawać się ojcem. Mam stać się kimś, kto czyni synów. To jest ta perspektywa daleka, która zostanie nam ukazana na końcu tej historii Eliasza. Ale zanim to nastąpi, Eliasz przechodzi przez etapy swojego życia, swojej relacji, swojego poznawania Boga. Eliasz, doświadczając tej suszy, kiedy potok wysechł, uczy się wchodzić w realizm życia. Uczy się stawać realistą. To przechodzenie z ideału do realu. Czyli z pewnej teorii w praktykę. Z tego, jak powinno być, w to, jak jest. I to, co jest, jest dobre. My często używamy trybu przypuszczającego, mówiąc, no gdybym i tak dalej. Wcale nie. Nie byłoby wcale lepiej. Jest dobre to, co jest, a nie co mogłoby być. To jest jedno wielkie kłamstwo, które już bierze swój początek z grzechu pierworodnego. Na tym polegało przecież doświadczenie, które przeżywali Adam i Ewa. Tworzenie pewnej rzeczywistości, która nie istnieje. Tworzenie jakiegoś wirtualnego przekleństwa, które krzyczy, będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwy. Nigdy człowiek w wirtualnym świecie nie będzie szczęśliwy. Bo nie jest tam sobą. Bo tam siebie nie odnajduje. Bo tam nie ma relacji ze sobą, takim jakim jest. To jest ciągła gonitwa, szukanie za czymś, co nie istnieje. Albo co istnieje tylko na chwilę. Eliasz uczy się tego właśnie maratońskiego podejścia do życia. Uczy się tego wchodzenia bardzo stopniowo, aczkolwiek sukcesywnie i głęboko w realizm życia. I w tej rzeczywistości jedna bardzo ważna rzecz, której się też uczy. Mianowicie w każdym wydarzeniu, w które wchodzi, jest obecny Bóg. Bóg mu będzie towarzyszył w różny sposób. Czasami wprost, mówiąc idź i zrób to i to, a czasami będzie mu towarzyszył po prostu, Eliasz będzie miał świadomość, że jest Bóg, że ma się na kimś oprzeć, że czuje się bezpiecznie w tym, co robi, w tym, kim jest. Bóg się będzie różnie jemu objawiał, ale zawsze będzie miał to doświadczenie obecności Boga. I pierwszym zadaniem, które Eliasz otrzymuje, jest pójście do Sarepty. Teraz gdybyśmy znowu spojrzeli na mapę, Sarepta Sydońska, czyli Sydon, to jest dzisiejszy Liban, to jest w ogóle na północy od Izraela, czyli Eliasz musi wyjść z tej pustyni, przekroczyć Jordan, przejść idąc na północny zachód cały czas. Aż dochodzi do Tyru, Sydonu, tamte miasta, które są w Libanie dzisiaj. Pięknym Libanie. I tam ma pójść, ale tamten region świata, Tyr i Sydon, to były miasta, gdzie mieszkali poganie.
To nie byli, tam nie, byli, nie było Izraelitów. Byli tam poganie. I pierwszą misją, którą otrzymuje Eliasz, to jest pójście do pogan. I wcale nie do króla Achaba. Zobaczcie, jaki to jest kontrapunkt. Tutaj król Achab, tutaj prorok się czuje, prawda, idzie do króla, rozmawia, pokazuje palcami królowi. A potem Bóg mu mówi, wiesz co? Idź do tej Sarepty. Tam jest wdowa. Biedna kobieta, która cierpi głód. Pomóż jej. Jak myślicie? Dlaczego akurat do niej posłał go Bóg? Bo Eliasz nauczył się, co to znaczy cierpieć głód i pragnienie. I dlatego był w stanie zrozumieć, co może odczuwać ta kobieta. A więc Eliasz, jak mówi księga pierwsza królewska, wyruszył do Sarepty, kiedy wchodził do bramy miasta, pewna wdowa zbierała drwa. Zwrócił się do niej, przynieś mi proszę w kubku trochę wody do picia. Ona zaraz poszła, aby mu jej przynieść, ale on jeszcze zawołał do niej, ale jeszcze kromkę chleba mi przynieś. To cwaniak. Wody mu nie wystarczyło, jeszcze chleba, jeszcze zawołał za nią. To pokazuje, że ta mentalność z niego wychodzi. To nie jest tak, że już, prawda, został do końca oczyszczony. Ona wychodzi z niego ciągle. Rozumiecie? To jest kapitalny obraz. Taki głęboko psychologiczny. Co się dzieje z człowiekiem, który zaczyna pracować i który zaczyna być w relacji ze sobą? Więc przynieś mi jeszcze kromkę chleba. Ona jednak podpowiedziała, przysięgam na Pana Boga Twojego, nie mam już nic do jedzenia. Zostało mi tylko trochę oliwy w baryłce i garść mąki w dzbanie. Właśnie zbieram kilka drewienek, aby przygotować posiłek sobie i mojemu synowi. Zjemy go, a potem umrzemy. Czyli kreśli mu perspektywę w bardzo krótkich słowach tego, co ich czeka. Spokojnym głosem, bo się pewnie przyzwyczaja do tego, że już wielu osobom o tym opowiadała. Ale to spotkanie z Eliaszem zakończy się nieco inaczej. To nie będzie tylko pokiwanie głową, no wiesz, głód jest w kraju, no szkoda mi ciebie, prawda, może... Eliasz nie zachowa się jak filantrop, że to coś jej, prawda, na chwilę rzuci jakiś miedziaka, kup sobie. Eliasz nie został posłany do tej kobiety, żeby ją tanio pocieszyć. Właśnie to jest cały zwrot kopernikański w jego powołaniu, w jego życiu. On został do niej posłany, żeby dać jej nową perspektywę, żeby powiedzieć jej, będziesz żyła, nie umrzesz. Bóg się o ciebie troszczy. Ale dlaczego mógł tak powiedzieć? Bo sam tego doświadczył. Sam tego doświadczył nad potokiem Kerit. Więc nie bój się, powiedział do niej prorok, idź i zrób tak, jak powiedziałaś. Najpierw jednak przygotuj z tego, co masz, mały chleb i przynieś mi go, a potem przygotujesz dla siebie i syna. No, wychodzi, prawda, z niego. Aczkolwiek tutaj to można tak dosyć powierzchownie ocenić, idąc po tej linii, którą wam tutaj tak troszkę świadomie zaproponowałem, żeby was trochę podkręcić, ale tak naprawdę to słowo, które mówi prorok, jest słowem głębokiej wiary. Znaczy, on się uczy być prorokiem, to znaczy uczy być się człowiekiem, który głosi wierność Boga. I on wie, że ta kobieta będzie miała chleb i będzie miała wodę. Ona musi zdobyć się na to doświadczenie, wejść o stopień wyżej i zaufać, że ten człowiek ma rację. To jest ten kierunek. A co nie zmienia oczywiście faktu, że ludzka natura dalej wychodzi. Tak bowiem mówi Pan Zastępów. Nie skończy się woda w dzbanie i nie zabraknie oliwy w baryłce, aż do dnia, w którym Pan ześle deszcz na ziemię. Zobaczcie, jaka odmiana. Tam do Achaba mówił, dopóki ja nie powiem. Ja! A tutaj mówi, dopóki Pan nie ześle deszczu na ziemię. Widzicie? Jest zupełnie, pojawia się inna perspektywa w tym samym Eliaszu, w tym samym człowieku. Odtąd Eliasz oraz kobieta i jej rodzina codziennie mieli co jeść. Nie skończyła się ani mąka w dzbanie, ani nie zabrakło oliwy w baryłce. Zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Eliasza. Eliasz uczy się mówić w imieniu Boga, nie we własnym imieniu. To jest zwycięstwo. Po pewnym jednak czasie zachorował syn tej kobiety, właścicielki domu. Jego stan się pogarszał, aż w końcu syn przestał oddychać. Wówczas zwróciła się ona do Eliasza. Po co stanąłeś na mojej drodze, człowieku Boga?
Po to tylko przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi mój grzech i sprowadzić śmierć na mojego syna? No, gorzkie słowa. Złam zwycięstwa, nie wiem, fajnie to smakuje. Eliasz widzi, dobra. Mówię i jest. Baryłka się nie wyczerpuje. Chleba nie brakuje. Mówię i jest. Ale od drugiej strony go Pan Bóg bierze. A, zobacz. Jednak jest kolejna sytuacja, z którą się Eliasz musi zmierzyć. I tu się pojawia ten element takiej konfrontacji z pewną rzeczywistością. Tak jak powiedziałem, Eliasz uczy się wchodzić w rzeczywistość. Jest też taka pokusa. Pierwszy krok mi się udał. Super. Dalej. Ale może okazać się, że ten trzeci potknę się na tym trzecim stopniu. Dwa pierwsze pokonałem, ale na trzecim się potknę. I trzeba się też tego uczyć. Nie od razu. Miły, nie od razu. Nie od razu, drogi Eliaszu. Poczekaj. Ucz się czekać. Ucz się cierpliwości. Jesteś przecież maratończykiem, panie sprinterze. Cały czas ten motyw się przewija. Kolejny etap. Zderzenie się z pewną sytuacją, której się nie spodziewał, bo tak już wszystko było fajnie, dobrze, tak już uwierzył. Poczuł się taki znowu silny i znowu Pan Bóg go zaatakował z drugiej strony. I to jeszcze takie gorzkie słowa słyszy. Po co tu przylazłeś do mnie? Już bym dawno nie żyła z synem, a tak to jeszcze mi dałeś nadzieję i teraz znowu będę musiała umierać. Znaczy mój syn, a ja wraz z nim. Eliasz wtedy mówi do niej, daj mi swojego syna. Wziął go z jej kolan, zaniósł na górę do pokoju, w którym mieszkał i położył go na łóżku. Zaczął wtedy wołać do Pana. O, i pojawia się nowy element. Bardzo ważny. Do tej pory nie słyszeliśmy, żeby Eliasz się modlił, prawda? Słyszał ktoś? Wcześniej z was? Żeby Eliasz się modlił? Kto słyszał? Nie mógł słyszeć. Chyba, że nagle odfrunął w jakąś wirtualną rzeczywistość. Nie, Eliasz się do tej pory nie modlił. Teraz pojawia się nowy element. Modli się. I co mówi? Panie Boże mój. Panie Boże mój. Tu jest zawarty Eliasz. Panie Boże mój. Po hebrajsku to będzie Adon Ajahwe Eli. Eli Jahu. Czyli Eliasz. Panie Boże. A on wymienia swoje imię. W tym tekście. Czyż także na tę wdowę, u której się zatrzymałem, zesłałeś nieszczęście, sprowadzając śmierć na jej syna? Zobaczcie, Eliasz nie mówi Panie Boże, uzdrów, tylko zadaj Bogu pytanie. Mówiłem wczoraj o tych pytaniach. I czasami są takie pytania, które pojawiają się w bardzo ważnych momentach naszego życia, na bardzo ważnym etapie naszego życia. I z tymi pytaniami się trzeba zmierzyć. Czasami te pytania wypowiadamy sami, ale czasami je słyszymy. I to są pytania, z którymi się mamy zmierzyć. I następnie Eliasz trzykrotnie położył się na dziecku, wołając do Pana. Panie Boże mój, błagam, niech powróci życia do tego dziecka. Zobaczcie, dopiero później, po tym pytaniu, Eliasz zaczyna błagać Boga. To jest też pewna dynamika wchodzenia w rzeczywistość. Wadzenia się troszkę z Bogiem. I przychodzi taki moment i życzę wam tego, żebyście wadzili się z Bogiem. Żebyście nie zgadzali się. I mówili mu o tym. Żebyście wchodzili w dyskurs z Bogiem. Bóg bardzo lubi z nami dyskutować. Bardzo. On kocha to. A wiecie dlaczego? Bo po pierwsze wie, co jest w twoim sercu. Doskonale wie. I że tam nie ma niczego złego. Tam jest często niepewność, cierpienie, zwątpienie. On wie, więc się nie obawia, że go, nie wiem, zabijesz tymi, przepraszam, to wyrażenie dziwne trochę, ale że go, no nie wiem, zniechęci do siebie. A po drugie, Pan Bóg doskonale widzi i wie, przekonuje się, że ty masz z nim relację. To najgorsza jest obojętność. To, że wchodzisz w dyskusję z Bogiem, pokazuje, że masz z nim relację.
Wiecie co? Ja się bardzo boję ludzi, którzy się na wszystko zgadzają. Tak. Na tej zasadzie, że nie reagują. I sobie myślę, że co w tych ludziach się musi dziać? Jak oni myślą, jak oni ze sobą dialogują, kiedy się nie są w stanie jakoś na zewnątrz wypowiedzieć. I to często ci ludzie cierpią z tego powodu. Taki duchowy intrawertyzm. A więc modlitwa. Eliasz bierze chłopca, zanosi go z pokoju na górze i oddaje go matce. A, bo jeszcze wcześniej jest powiedziane, że Pan wysłuchał błagania Eliasza, dziecko ożyło. I teraz ta kobieta mówi do niego: teraz wiem, że jesteś człowiekiem Boga i słowo Pana rzeczywiście spełnia się przez ciebie. Właśnie. I Eliasz uwierzył w tym momencie, że jest prorokiem Pana. Słuchajcie, to jest pierwsza odsłona tego proroka, więc zostawię was z tym, bo jak za dużo się gada, też niedobrze. Trzeba zawsze zostawić przestrzeń na to słowo. Zostawiam was z tym i zachęcam, żebyście do tego rozdziału 17 pierwszej Królewskiej jeszcze raz sobie zajrzeli. Do jutrzejszego dnia. Żebyście jutro przyszli tutaj przygotowani. To znaczy przeczytali ten fragment, niewielki, i przypomnieli sobie to, o czym mówiłem. Do zobaczenia jutro. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.